Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. To się narobiło, a właściwie narobili ci, którzy rządzili przez 8 lat w Polsce. Burdel prawny, państwo bezprawia. Zaczynamy studio wyborcze. Tomasz Sekielski, dobry wieczór, a wraz ze mną mecenas Michał Wawrykiewicz, Wolne Sądy, między dobry innymi. Wieczór. Panie mecenasie, no użyłem takich dość dosadnych słów, witając się z naszymi widzami. Pan jakby określił to, co się dzieje na naszych oczach, a czego jakby efektem jest zamieszanie wokół panów Kamińskiego i Wąsika. No rzeczywiście dobór słów jest trudny w sytuacji, w której doświadczamy no, jakiegoś absolutnie bezprawnego ataku na ustrój państwa, na te podstawy funkcjonowania państwa. Jest całkowite zignorowanie porządku prawnego, zignorowanie wyroków, zignorowanie naszego uczestnictwa we wspólnotach międzynarodowych. Przecież wyroki europejskich trybunałów obu, i to nie jeden, tylko kilka tych wyroków, bardzo szczegółowo odniosły się do statusu tejże Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która dzisiaj i wczoraj odgrywała główną rolę na tej arenie, no nazwijmy to, batalii prawnej. No dobrze, ale czy też nie dołożyła się Izba Pracy legalna, która jest trochę pasywna? No, trudno powiedzieć, że pasywna, dlatego że rolą sądu nie jest walczyć o sprawę, rolą sądu jest orzekać. Jeśli marszałek Sejmu całkowicie poprawnie złożył odwołania panów Wąsika i Kamińskiego do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, czyli do kompetentnego sądu, bo Izba Kontroli Nadzwyczajnej tym sądem nie jest, to jeśli tam złożył, no to ta izba po prostu powinna orzekać. Prezes kierujący Izbą Pracy, prezes Prusinowski, wyznaczył dwa składy. Co prawda jeden z tych składów jest to Neo. Byli Neo. No właśnie. Co też nie było, pan profesor Prusinowski to wyjaśnił, to nie było jego wolą wyznaczenie składu z neosędziami, tylko po prostu kolejność wpływu spraw determinuje, kto jest sprawozdawcą. Ponieważ legalni sędziowie Sądu Najwyższego nie zasiadają z neosędziami, no to musi rozdzielać te składy. No to jest stan schizofrenii prawnej, całkowitej, w której żyjemy. No, do tego mamy, bo w tej dyskusji, tej aktualnej, dzisiejszej, zapominamy, że w ogóle przecież Sąd Najwyższy w sprawie Kamińskiego i Wąsika wypowiedział się, że ułaskawienie jest nielegalne i dlatego zajął się tym ponownie Sąd Okręgowy sprawą. Więc tutaj dochodzi jeszcze inne orzeczenie, które było absolutnie legalne, jak rozumiem, mówiące o tym, nie, ułaskawienie nie działa, sąd ma się zająć ponownie sprawą Kamińskiego Wąsika. Sąd się zajął, wydał prawomocny wyrok i nagle izba, która można powiedzieć mogłaby być również izbą pamięci, nie wiem, izbą wytrzeźwień, czyli izba kołem kontroli. Gospodyń wiejskich. Tak, tak, izba kontroli nadzwyczajnej. Jakby w ogóle nie zauważała, że ten sąd najwyższy już się w tej sprawie wypowiedział i zachowują się tak, jakby tamtego orzeczenia Sądu Najwyższego nie było. Absolutnie ma pan redaktor rację, że Sąd Najwyższy się wypowiedział i to w składzie 7 sędziów. No uchwała 7 sędziów odniosła się do problemu prawnego, czy pan prezydent może ułaskawić przed uprawomocnieniem się wyroku, czy nie. I Sąd Najwyższy to rozstrzygnął. Nie może, co jest zresztą zgodne z logiką prawną, że no przecież nie można ułaskawiać kogoś, kto jest niewinny, a ktoś, kto nie jest skazany wyrokiem prawomocnym, jest niewinny. Ja może w dwóch, trzech zdaniach przypomnę, jak to wyglądało, bo już tak, zapominamy, tak. Bardzo o co proszę, chodzi panie w tej mecenasie. Sprawie. W 2015 roku panowie Kamiński i Wąsik zostali skazani wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji w Sądzie Rejonowym na 3 lata bezwzględnego
pozbawienia wolności. No i za chwilę mieliśmy akt łaski pana prezydenta. Ale oni, dlaczego? Ale oni jednocześnie, jeśli dobrze pamiętam, czy oni złożyli apelację od tego wyroku? Chyba tak. Tak. A jednocześnie ale co się wydarzyło? Akt łaski, akt łaski, w związku z czym jeden z nich wycofał w ogóle swoją apelację. Natomiast były też apelacje oskarżycieli posiłkowych, czyli rodziny pana byłego wicepremiera Lepera, bo chodziło o aferę gruntową, chodziło o nadużycie uprawnień, nadużycie władzy przez panów Kamińskiego i Wąsika i innych. Zorganizowała prowokację, próbując złapać Andrzeja Lepera na łapówkarstwie. Po prostu. Co im się nie udało, ale próbowali, wykorzystywali aparat państwa. To jest potężne przestępstwo. W środowisku prawniczym to było komentowane w ten sposób, że kara 3 lat pozbawienia wolności wcale nie była jakąś nadmierną karą za to, co oni wyprawiali. No i co? I wkracza prezydent, prawo łaski, panowie obaj wchodzą do gabinetu Beaty Szydło. No po to było to prawo oczywiście łaski, żeby mogli wejść do gabinetu Beaty Szydło. I żeby Szydło mogli mieć dostęp do informacji niejawnych. Ale, no i co? Sąd okręgowy wówczas uznaje, że skoro prawo łaski, to umarzamy postępowanie. Sąd okręgowy umorzył postępowanie, ale oskarżyciele posiłkowi złożyli kasację do Sądu Najwyższego i tak sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ale wtedy w sukurs przychodzi marszałek Sejmu i wykreowuje całkowicie sztuczny spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym i kieruje go do Julii Przyłębskiej do Trybunału, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Tam sprawa utknęła na wiele lat, do 2023 roku i Sąd Najwyższy w końcu powiedział, no zaraz, no minęło tyle lat, no trzeba by się zająć tą sprawą. Po raz kolejny wezwał Trybunał Konstytucyjny, że może byście rozstrzygnęli. Oni nic nie zrobili, więc Sąd Najwyższy postanowił rozstrzygnąć i wówczas 7-osobowy skład powiedział, prawo łaski może być zastosowane tylko do prawomocnego wyroku. Sprawa wróciła do składu 3-osobowego Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy uznał kasację za słuszną, za zasadną i w ten sposób akta sprawy trafiły wreszcie do sądu drugiej instancji, czyli do sądu okręgowego. I ten sąd drugiej instancji w grudniu zeszłego roku wydał wyrok prawomocny, czyli kończący postępowanie, w którym zmniejszył te kary do 2 lat pozbawienia wolności dla panów Kamińskiego i Wąsika. No i to jest już wyrok, który podlega wykonaniu. Oczywiście od tego wyroku obu panom przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego. Ale to nie zatrzymuje biegu kary. Tak, nie zatrzymuje. Mogą wnieść o wykonanie, przepraszam, o wstrzymanie tego wyroku, ale na razie to nie nastąpiło. W związku z tym ten wyrok podlega wykonaniu. Wykonaniem zajmuje się sąd rejonowy, sąd wykonawczy, który po prostu wydaje postanowienie o konieczności doprowadzenia panów do zakładu karnego. No i ten sąd co? Ten sąd nadal tego... Myśli. No, dzisiaj... no przecież tak naprawdę ten sąd ma do wykonania tylko znaczy taką funkcję administracyjną. Przecież ten sąd nie rozpatruje, czy wyrok jest sprawiedliwy, absolutnie czy nie, czy został wydany właściwie, czy nie. Ten sąd ma powiedzieć, gdzie odsiedzą karę i wskazać policji adresy tych, którzy mają tę karę odbyć. To jest tylko czynność wykonawcza sądu. Rzeczywiście on pod względem formalnym sprawdza, czy wszystko się zgadza, czy to są ci, no tak, ci skazani, nazwiska, daty urodzenia i tak dalej. To jest formalność. Ja rozumiem, że presja, która jest, ogromna presja polityczna, publiczna na sąd też paraliżuje w jakiś sposób. Pamiętajmy, że sędziowie to też są ludzie. Nie usprawiedliwiam absolutnie takiej zwłoki, bo moim zdaniem to orzeczenie już powinno zapaść, ale ono zapadnie. Poczekajmy jeszcze chwilę. Sąd ma 14 dni, powinno to zapaść. Ale druga kwestia to są mandaty i to, co się dzieje z marszałkiem Hołownią. I dzisiaj rozmawiałem z marszałkiem Hołownią i marszałek Hołownia użył takiego określenia, że nie spodziewał się, jak bardzo pisowcy zhakowali państwo, także wymiar sprawiedliwości, że dopiero teraz wychodzą kolejne punkty, kolejne miejsca, gdzie to państwo zostało zhakowane. Pan ma też podobny ogląd? Absolutnie nie. Ja... Nie wiem, czy się szczycić z tego powodu, czy nie, natomiast mieliśmy pełną świadomość od 2015 roku, co się dzieje. W momencie, kiedy zakładaliśmy z moimi koleżankami inicjatywę Wolne Sądy w 2017 roku, czyli wtedy, kiedy wrzało w całej Polsce w związku z wprowadzeniem tych 3 ustaw dotyczących sądownictwa, to jednym z pierwszych filmików, które nagraliśmy, takich instruktażowych, co się dzieje z naszym wymiarem sprawiedliwości, był film o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych i mówiliśmy, zobaczcie,
zobaczcie państwo, to jest coś na kształt sądu, formalnie na kształt sądu, co nie jest niezależnym sądem i to coś będzie decydować o bardzo wielu istotnych sprawach, bo przez kilka lat mówiliśmy głównie o Izbie Dyscyplinarnej wszyscy, bo to była elektryzująca. No bo to był bat na sędziów. Bo to był bat na sędziów, taka izba inkwizycyjna, ale a gdzieś tam na uboczu stała ta izba kontroli, ale ona ma tak przepotężne kompetencje. Ona decyduje nie tylko o wyborach, o ważności wyborów, ona decyduje o koncesjach. Myśli pan, że 11 izba orzeknie, że wybory się nie, znaczy, że nie potwierdzi ważności wyborów? Trudno mi jest zgadywać, co ci ludzie mogą zrobić. Jestem oczywiście, że w stanie. To nie są sędziowie Sądu Najwyższego. Mówmy to otwartym tekstem. To nie są sędziowie Sądu Najwyższego. Ja często słyszę dzisiaj, wczoraj Sąd Najwyższy orzekł. Nie, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie jest sądem. Tak powiedziały europejskie trybunały, chociażby niedawno. Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce. Dokładnie to podkreślił. Drugi Trybunał, luksemburski, 21 grudnia również to podkreślił i uzasadnienie tego wyroku jest miażdżące dla jakby całej struktury państwa, która została przez PiS stworzona w wymiarze sprawiedliwości. Więc co oni zrobią? Nie wiem. Natomiast to też nie ma większego znaczenia, dlatego że żadne quasi orzeczenie, bo nie można tego nazwać orzeczeniem sądu, no nie wywołuje skutków prawnych, no bo to jest trochę tak, jak pan wcześniej powiedział, jakby się zebrała grupa, no gdybyśmy powiedzieli, że Jarosław Kaczyński wybiera sędziów Sądu Najwyższego i oni by się zebrali w budynku Sądu Najwyższego, to też byśmy, byłaby tabliczka, oni nosiliby togi, to też byśmy powiedzieli, że to jest Sąd Najwyższy, no nie. No dobrze, ale zostawmy na razie te hipotetyczne wydarzenia pod tytułem nieuznanie ważności wyborów, bo to jeszcze przed nami, przyszły tydzień. Natomiast wróćmy do Wąsika i Kamińskiego. Marszałek Sejmu podejmuje decyzję, aby wycofać im, wyłączyć te przepustki elektroniczne, które upoważniają tam pewnie gdzieś, trzeba je okazać, i mogą wejść i rozumiem też, to są te karty do głosowań, one zostały, jak to jest, wyłączone. Dezaktywowane. No i co według pana się wydarzy? Czy to wystarczy, żeby Kamiński i Wąsik nie przyszli i nie próbowali zasiąść w ławach poselskich? No bo oni uważają, że nie zostali skazani, a poza tym w przypadku Wąsika Izba wytrzeźwień podjęła decyzję, że no, że uchylenie mandatu jest nieważne. Ja myślę, że chryje będą robić w Sejmie na pewno. Być może będą, to też jest bardzo prawdopodobne, pomagać im koledzy, koleżanki z PiS-u, posłowie, którzy być może otoczą ich kordonem. No wszystko jest możliwe. Teraz w ramach pojęcia interwencja poselska mieści się już wszystko, łącznie z przemocą fizyczną. I legitymowaniem ludzi. Więc możliwe, że będą próbowali wprowadzić ich w kordon. I na pewno będą próbowali wykreować jakiś teatr polityczny, bo z tego żyje w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość. Próby rozniecenia jakiejś awantury, jakiegoś, no jakiejś wręcz wojny niemalże domowej. Rewolty, tak. Rewolty, takiej anarchii prawnej. No oni poczuli, że to jest ich powietrze polityczne. No dobrze, co powinien zrobić marszałek, jeśli oni wejdą na teren Sejmu? No bezwzględnie powinni być niedopuszczeni przez Straż Marszałkowską. Marszałek bardzo słusznie postąpił, deaktywując im karty, dlatego że panowie nie są posłami. I tu wyjaśnimy od strony prawnej, jak dobrze to się odbyło. W grudniu zeszłego roku, kiedy Sąd Okręgowy wydał wyrok prawomocny w ich sprawie, kiedy zostali skazani na kary pozbawienia wolności bezwzględne z oskarżenia publicznego, stracili ex lege z mocy prawa mandat poselski w tamtym momencie. I ta procedura przed marszałkiem Sejmu jest jedynie procedurą taką administracyjną, która potwierdza ten fakt. Te przepisy zostały stworzone w kodeksie wyborczym, wcześniej też istniały zresztą w zupełnie Kamiński, innych sytuacjach. Ale Kamiński głosował zresztą za tymi przepisami. No, no przecież to są przepisy, które miały zastosowanie w cywilizowanych warunkach. Kiedy ktoś traci mandat, no i musi być jakieś formalne potwierdzenie tego. To się potem publikuje w Monitorze Polskim, tak żeby wszyscy wiedzieli. I to też jest przepustką dla nowych posłów, którzy wchodzą w miejsce tych, którzy utracili mandaty.
Więc to nie jest procedura, w której wygasza się mandaty, bo te mandaty już wygasły. Z mocy prawa. Bezpowrotnie. One już nie wrócą. Chociażby nawet prezydent zastosował prawo łaski. To one nie powrócą. No i od tego przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego. I to znowu jest jedynie formalne odwołanie. Tu nie jest badana żadne przesłanki merytoryczne, czy wyrok był słuszny, czy niesłuszny, czy prezydent zastosował prawo łaski, czy nie zastosował. Tu jest zbadane tylko to, czy marszałek prawidłowo wypełnił to postanowienie, czy rzeczywiście była podstawa ku temu, czy zapadł wyrok dokładnie. Tak, także tu Sąd Najwyższy no, ma bardzo prostą rolę. To jest oczywiście element taki checks and balances, gdzie władza sądownicza chroni kogoś, żeby jeśli marszałkowi by na przykład przyszło do głowy wydać postanowienie o wygaszeniu mandatu, jeśli nie było podstawy, no to od tego jest sąd, żeby to skontrolować. Mm-hmm. Ale ta sprawa jest absolutnie oczywista. I dlatego ona trafiła na wniosek marszałka do Izby Pracy, żeby ocenił to niezawisły i bezstronny sąd, bo wiadomo było, że Izba Kontroli jest izbą no, całkowicie pisowską, która zrobi to, czego jakiś tam polityk od nich wymaga. No i tak zresztą się zachowała. No dobrze. I teraz, jak według pana, co będzie się działo? Odłóżmy na razie dywagację na temat tego, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie robiło jakąś szopkę polityczną. Myśli pan, że oni trafią za kratki? Albo jeszcze inaczej, czy jeśli do gry wejdzie prezydent, który wciąż podtrzymuje, że jego ułaskawienie jest w prawie, ale powiedzmy, że no nagle się złamie i jeszcze raz, znaczy pierwszy raz właściwie ułaskawi panów Kamińskiego i Wąsika. Co to by oznaczało dla całej sprawy? Czy oni, bo pan powiedział, że oni nie będą, już tak posłami nie będą. Nie będą. Mhm. Jeśli prezydent zdecyduje się na zastosowanie prawa łaski, do czego teraz ma prawo po prawomocnym wyroku, no to panowie nie będą odbywać kary pozbawienia wolności. Natomiast stracili już bezpowrotnie mandaty. Czy pójdą do zakładu karnego odbywać karę, zależy kiedy w zasadzie, bo to, że pójdą, to jest oczywiste. Natomiast to zależy od sądu wykonawczego, czyli sądu rejonowego. Wracamy do tej decyzji formalnej sądu rejonowego, która musi zapaść. Oczywiście obrońcy składają wniosek o odroczenie kary, no ale to nie jest takie proste. W normalnych warunkach muszą istnieć ku temu przesłanki, na przykład z uwagi na stan zdrowia. A tu nie wygląda na to, aby były przesłanki do odroczenia kary. Więc w normalnych warunkach powinni pójść do więzienia. Przez 8 lat mówiło się o dualizmie prawnym i pewnie wiele osób nie do końca rozumiało, o co chodzi i jakie to efekty może przynieść. I sprawa chyba Kamińskiego i Wąsika dobitnie pokazuje, jak Prawo i Sprawiedliwość zdemolowało system wymiaru sprawiedliwości. Właśnie takie powstanie dualizmu prawnego, czy też chęć budowy alternatywnego porządku prawnego dla siebie i dla swoich najbliższych. No tak. PiS budował taki alternatywny w ogóle porządek konstytucyjny, bo to dotyczyło wymiaru sprawiedliwości, ale też wielu innych obszarów państwa. Przecież mieliśmy media publiczne, które nie były publiczne, tylko partyjne. Ale wracając do wymiaru sprawiedliwości, to istniał Trybunał Konstytucyjny, który był jakąś przybudówką, fasadą. Tak naprawdę Rada Ministrów była czysto formalnym ciałem, bo decyzje zapadały na Nowogrodzkiej i tak dalej, i tak dalej. Czyli trochę przypomina mi to PRL, gdzie były fasadowo, istniała konstytucja, fasadowo istniały instytucje, ale i tak wiadomo, że pierwszy sekretarz partii podejmował oczywiście decyzję. w każdym tak, wymiarze. Więc czy tu jest dualizm prawny? To jest pewnie nieprecyzyjne określenie, bo tu jest dualizm prawa i bezprawia. Okay. Bo to, co stworzył PiS, ten alternatywny system fasadowy wymiaru sprawiedliwości, został oceniony w dziesiątkach już w tej chwili wyroków europejskich trybunałów, które rząd przegrał do zera. Czyli bezprawie przegrało z prawem do zera we wszystkich wyrokach. Są też dziesiątki wyroków polskich sądów, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych. No, bez liku mamy tych potwierdzeń. Ile jeszcze trzeba, żeby ktoś zrozumiał, że to jest wielkie ale bezprawie. Jak rozumiem, Jarosław Kaczyński i jego akolici nie uznają niektórych wyroków, nie uznają pewnych procedur, bo uważają, że powinny być inne. Uznają Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, która jest nieważna jako sąd, ale według nich jest sądem. I teraz
Co trzeba zrobić, panie mecenasie, żeby, no, żeby to wyczyścić? Znaczy, co musi się wydarzyć? Znaczy, bo ja sobie nie wyobrażam na dłuższą metę tak funkcjonującego państwa. Co myślą obywatele? Że tak powiem, szarzy obywatele, którzy muszą poddać się wyrokowi sądu. No, to jest swego rodzaju wojna, która objęła Polskę. Mm-hmm. No, ona nie jest jeszcze wojną zbrojną, ale ona jest z pewnością wojną polityczno-prawną, ustrojową. No tak rzeczywiście na dłuższą metę państwo nie może funkcjonować, bo to doprowadzi do jakiejś tragedii w pewnym momencie. Te zbiorowe emocje w końcu nie wytrzymają. Co trzeba zrobić? No, nowy rząd musi bardzo dynamicznie przystąpić, zresztą już przystąpił, bo działania dotychczasowe ministra Adama Bodnara o tym świadczą, musi przystąpić do naprawy, do restytucji państwa prawa, czyli wdrażać zarówno ustawy, kierować je do parlamentu i uchwalać, ale też podejmować działania w ramach władzy wykonawczej, te, które są możliwe. To musi razem współgrać. Także uchwały Sejmu są potrzebne, jak ta uchwała dotycząca Krajowej Rady Sądownictwa. Za chwilę pewnie będziemy mieli uchwałę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, czyli wszystkimi możliwymi ścieżkami, uchwałami Sejmu, ustawami, rozporządzeniami i działaniami faktycznymi, wykonywaniem wyroków europejskich trybunałów, trzeba iść do przodu. No, no dobrze, no ale weźmy ten neo-KRS. Jest uchwała Sejmu, że sprzeczne, że powoływanie jest sprzeczne z prawem, że naruszono pewien też funkcjonujący od lat sposób działania KRS-u, upolityczniono go. Są też wyroki w tej sprawie instytucji sądów europejskich. Natomiast czy najlepszym sposobem naprawy neo-KRS jest uczestniczenie w pracach gremium, które uznajemy za no, nieważne? Znaczy, mówię teraz o tych czterech posłach, którzy na początku kadencji dołączyli do neo-KRS. Znaczy, po co taki w ogóle ruch? Znaczy, bo tutaj ludziom się miesza w głowie też, po tej stronie, że tak powiem, tych wyborców, którzy głosowali na partię opozycji demokratycznej. No bo jak to? No, coś jest niekonstytucyjne, coś, czegoś nie uznajemy, po czym wysyłamy tam cztery osoby, po co? No? I tak one nie zmienią układu głosów. Nie przeważą szali żadnego głosowania, bo widać, że tam nikt się nie opamięta. Beton. Beton, dokładnie. No, oczywiście sytuacja nie jest do końca zrozumiała, nie jest jasna, nie jest jednoznaczna też. Ja myślę, że nie ma jednolitej instrukcji takiego zachowania, które byłoby właściwe albo niewłaściwe w tej sytuacji. No, mamy, jak to ładnie pan profesor Kisielowski nazwał, cały ekosystem zdemontowanych konstytucyjnie organów państwa. Wszędzie panuje bezprawie, także w neo-KRS-ie. Ale czy uczestniczyć? Ja uważam, że są przesłanki ku temu, żeby uczestniczyć, żeby chociażby delegitymizować tę sędziowską część neo-KRS-u, żeby pokazywać, że oni każdego dnia łamią prawo. Ale jeśli chodzi o neo-KRS, to ja myślę, że to będzie wygaszenie działania neo-KRS-u, będzie najprostszym. Zamrożenie takie. Zamrożenie. No tak, Adam Bodnar, z którym też miałem przyjemność już rozmawiać, jako ministrem sprawiedliwości, powiedział, że tam po prostu nie będzie nowych nominacji sędziowskich, więc neo-KRS nie będzie miał co robić. No i poza tym, co zrobi ewentualnie Andrzej Duda, oczywiście, bo on może tak, konkursy swoich do Sądu Najwyższego i NSA ogłaszać. Ale no, to wygaszenie moim zdaniem nastąpi w sposób skuteczny i kolejnym krokiem, zresztą też Adam Bodnar zapowiedział, będzie złożenie projektu ustawy o sposobie wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. No i prezydent powie nie. No właśnie, czy powie nie, tego nie wiemy. No przecież to prezydenta jest dzieło. Tak, jest, ale ja uważam, że on za sam KRS nie będzie umierać. Natomiast za neosędziów z pewnością, czyli będzie bronił do ostatniej kropli krwi to swoje dzieło niekonstytucyjne, czyli neosędziów, ponieważ twierdzi, że jego podpis jest, ma walor łaski uświęcający. Ilu tych neosędziów w skali kraju jest? 2300 neosędziów. No to wybranych. Olbrzymia liczba. Olbrzymia liczba, natomiast systemowy pomysł na naprawę tego jest. On oczywiście będzie wymagał ustawy, to bezwzględnie. Tego się inaczej nie da załatwić. Natomiast pomysł przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, wcześniej też
w ramach Porozumienia dla Praworządności, dla takiej szerokiej koalicji, którą myśmy też jako Wolne Sądy reprezentowali. I finalnie zostało to podpisane wraz z partiami politycznymi ówczesnej opozycji. To trafiło do Sejmu. Ten projekt był już w Sejmie w lutym 2022 roku. On przewiduje, że zostaną powtórzone wszystkie konkursy, w których wyłonieni zostali neosędziowie. Dlaczego tak? Z małym, no małym wyjątkiem. Ale wyroki zostają. Wyroki zostają. Z małym wyjątkiem, czyli osoby, które były asesorami, trafiły do stanu sędziowskiego oraz skończyły Krajową Szkołę Prokuratury i Sądownictwa. Oni pozostaną. Natomiast pozostałe 1800 mniej więcej osób musi przejść ponownie konkursy. To jest jedyny sprawiedliwy, systemowy sposób, który nie będzie polowaniem na czarownicę, który będzie umożliwiał również tym neosędziom stanięcie do konkursu. I udowodnienie, że byli niezależni. Że byli niezależni, że byli dobrzy, że kompetencje mieli. Bo pamiętajmy, że wśród tych konkursów, które trwały od 2018 roku, było mnóstwo takich ustawek politycznych. Panie mecenasie, jeden na jeden. Ja spędziłem przez te 8 lat wiele czasu w sądach, choćby pracując nad filmami dokumentalnymi i przyglądając się sprawom. No jeśli dochodzi do sytuacji, że w apelacji zasiada sędzia, który nie wydał, prosto przeniesiony z najniższego poziomu, czyli z sądu rejonowego, w życiu nie wydał jednego orzeczenia. I nie miała na koncie choćby jednego postępowania takiego procesowego. Pełnił funkcje administracyjne jakieś. Jest przenoszony do sądu apelacyjnego i ma oceniać pracę kolegów, sędziów z wieloletnim doświadczeniem, którzy wydają w wyroki. To bardzo poważne sprawa. No gdzie my jesteśmy, panie mecenasie? I tacy ludzie są powtykani w ten system i oni są wciąż. To jest patologia i dlatego ci neosędziowie nie mogą pozostać. Wszelkie pomysły indywidualnych weryfikacji tych osób są absurdem. Ja wiem z adwokackiego punktu widzenia, dlatego że w tych postępowaniach, w których są neosędziowie, uczestniczyłem w ostatnich latach w dziesiątkach. No i jak wrażenia? Wrażenia są takie, że w większości są to ludzie niekompetentni, to jest to, co pan powiedział. Poza tym są bardzo nastawieni politycznie, broniąc swoich pozycji, są agresywnie często nastawieni do nas, do adwokatów, którzy kwestionują ich status, ale też powiem z adwokackiego punktu widzenia, jak wyglądało wyłączanie ich, wnioski o wyłączenie, czy te tak zwane testy bezstronności i niezawisłości, których składaliśmy dziesiątki w ostatnich latach w stosunku do neosędziów. I jest strasznie trudno przeprowadzić, dlatego że obecne prawo nakazuje nam udowodnienie im, że oni uzyskali ten swój status sędziowski, awans sędziowski w sposób nieuczciwy, że mieli jakieś koneksje z władzą. Tego się nie da udowodnić. Ale już mieliśmy na przykład sytuację, gdzie groźni przestępcy wychodzą, bo sądził ich neosędzia i w apelacji sędzia mówi: no nie mogę uznać tego wyroku, bo to był neosędzia i groźni przestępcy. Z jednej strony jest dylemat, prawda, bo rzeczywiście ci ludzie są niebezpieczni. To chodziło chyba o dealerów narkotyków, była taka sprawa nagłośniona. I sędzia mówi, no ale ja nie mogę tego uznać. No ale prawo jest absolutnie bezwzględne. Formalne prawo dotyczące prawa gwarancji do niezawisłego sądu. Każdemu z nas, również potencjalnemu przestępcy, przysługuje prawo do niezawisłego, bezstronnego sądu. Nie może go sądzić ktoś, kto nie jest sędzią. No tak jest, a to, o czym pan mówi, no to jest konsekwencja tej rozwałki całkowitej, do której doprowadził PiS, chcąc podporządkować sądownictwo. Przecież oni chcieli mieć sądy, które wydają tylko takie orzeczenia, jak dzisiaj czy wczoraj wydała Izba Kontroli Nadzwyczajnej, czyli broniących swoich, czy też w jakichś sporach majątkowych faworyzujących swoich i tak dalej, i tak dalej. To miały być sądy, które są na pstryknięcie palca. Myśli pan, panie mecenasie, że, bo rozumiem, że pan jakoś tam wierzy, tak, w Andrzeja Dudę w kwestii ustawy naprawiającej ten neo-KRS. W Andrzeja Dudę to ja nie wierzę w ogóle. To jest też postać bardzo niestabilna emocjonalnie i on jest gotów do wszystkiego. Jednego dnia podpisał ustawę Lex Tusk, za dwa dni ją... Zrobił fikołka, tak przed kamerami. Już chciał nowelizować, więc... To nie o to chodzi. Ja myślę sobie, że jeśli taka ustawa wpłynie, taka wąska ustawa, nie dotycząca neosędziów, tylko dotycząca neo-KRS-u, to
no on będzie też pod ogromną polityczną presją. Już nie mając za sobą, za plecami Kaczyńskiego, większości w parlamencie i wszystkich instytucji państwa. No i przekaz do społeczeństwa będzie taki. Polska musi mieć Krajową Radę Sądownictwa. Trudno jest funkcjonować z tego kręgosłupa wymiaru sprawiedliwości, bo jest potrzeba powoływania kolejnych sędziów. Właśnie. Więc bez KRS-u nie da się funkcjonować. Proszę bardzo, niech pan prezydent weźmie na siebie tę odpowiedzialność, żeby nie powołać. On oczywiście nie zgodzi się na uregulowanie statusu neosędziów i na to pewnie trzeba będzie poczekać półtora roku. Aż będzie nowy prezydent. Aż będzie nowy prezydent. Będzie też można w międzyczasie stosować pewnego rodzaju bypassy. Dlatego mówiłem o uprawnieniach władzy wykonawczej. Przecież minister sprawiedliwości może dokonywać delegacji sędziowskich, przesuwać. Słyszy pan, dzisiaj dowiadujemy się, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar nakazuje odwołanie z delegacji 140 prokuratorów. I zdaje się, że... W prokuraturze krajowej. Tak. Ale prokurator krajowy, zdaje się, nie chce współpracować. Tak, no właśnie. Tak. No więc jaką mamy sytuację, kiedy człowiek, który odpowiada za wymiar sprawiedliwości, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, nie może wyegzekwować prostego polecenia? No, został wezwany pan Barski do wykonania tego polecenia prokuratora generalnego, który jest przecież prokuratorem nadrzędnym wobec prokuratora krajowego. No, myślę, że też będą konsekwencje jakiejś odmowy tego polecenia. Ja nie wyobrażam sobie, żeby to tak funkcjonowało, że prokurator generalny nic nie może zrobić w prokuraturze. Oczywiście mamy do czynienia z sytuacją absolutnie patologiczną. Przez 8 lat była budowana prokuratura na wzór urzędu carskiego, w którym wszyscy się słuchają naczelnika, który wydaje rozkazy i nic się nie może odbyć w sposób niezależny. I tam jeszcze jest parę tysięcy pewnie takich ludzi, którzy chcą nadal słuchać rozkazów, czy to pana Barskiego, czy może to dalej idzie. No to też jest gigantyczny problem. Jest to gigantyczny problem. To jest jakby, którą jak szaseczkę się nie otworzy. Jak zweryfikować prokuratorów? Ja kiedyś, 3 lata temu, i tutaj od razu przepraszam prokuratorów, którzy wykazali się naprawdę kręgosłupem moralnym, twardością, odwagą przez te 8 lat, wydawali postanowienia, decyzje właściwie wbrew ministrowi Ziobrze i chwała wam za to. Ale parę lat temu słyszałem taką ocenę z ust jednego z byłych ministrów sprawiedliwości, że jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, taki szeroko rozumiany, także z prokuraturą, to prokuratorzy mają albo połamane kręgosłupy, albo tak giętkie, że mogliby udawać artystów tam w cyrku. I to jest też jakiś problem. No na szczęście wspomniał pan o tym... Zastrzegłem, tak, bo nie chcę się narazić tak, prokuraturze. O tej grupie wspaniałych ludzi, odważnych, którzy im było najtrudniej, najgorzej. My wiemy, bo ich sami reprezentowaliśmy, broniliśmy w postępowaniach dyscyplinarnych. Oni mieli najtrudniej, bo byli poddani ogromnej presji. Przecież wiemy, niektórzy byli wysyłani niemalże kibitkami na drugą część kraju. Prokurator 500, Wrzosek, 600, która... Tak, czy prokurator Kwiatkowska. No było ich wielu, tak, którzy bez żadnego powodu, tylko dlatego, że to była chęć represji, odwetu ze strony ministra Ziobry, za to, że nie byli posłuszni. No więc ja wierzę w to, że ta grupa tych niezłomnych, dzielnych prokuratorów będzie stanowić trzon nowej prokuratury i będą budować prokuraturę od nowa. No tak, ale prokuratora krajowego Barskiego nie można odwołać bez zgody znowu prezydenta. I wygląda na to, że prokurator Barski postanowił skorzystać z tego do oporu. No zobaczymy, jak to będzie. Ja nie chcę wyprzedzać faktów. A coś pan wie, pan mecenasie? Nie chodzi o to, czy wiem, tylko no dobra, to ja jak jestem odwołać? Też adwokatem no dobra, i mam... To jak odwołać prokuratora krajowego w obecnej sytuacji? Ja muszę się powstrzymać od jakichkolwiek prób podpowiadania. Aha. Tego zresztą myślę sobie, że pan profesor Bodnar doskonale wie, co ma zrobić i ma też doskonałą ekipę wewnątrz. Natomiast ja nie będę snuł żadnych scenariuszy, które mogłyby pomóc tej grupie, która zaprowadziła w Polsce bezprawie, żeby mogła się szykować na to, co należy zrobić, ale ta ustawa, którą przeprowadził Zbigniew Ziobro przez parlament, też nie jest idealna, tak jakby sobie wyobrażał, że betonuje wszystko. Ciekawe. Tak zostawił pan tutaj nas z niedosytem pewnym. Tak jak powiedziałem, gdybyśmy żyli w normalnych warunkach, gdzie możemy sobie snuć, mówię o demokratycznym państwie, ale cały czas jesteśmy na
tym battlefieldzie, gdzie toczy się nieustanna walka nawet teraz między prawem a bezprawiem. I to bezprawie ma jeszcze ogromną siłę. To jest trochę imperium kontra republika. Republika. Panie mecenasie, zaraz porozmawiamy o tym, co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, bo to też bardzo ważne. Najpierw muszę podziękować tutaj, bo dostajemy super naklejki i super podziękowania od naszych widzów i dziękuję Annie Pukarowskiej, Robertowi Groszkowi, Wojciechowi Izbickiemu, który dodał jeszcze wpis Izba, cały dzień Izba, ile można? No można, no. Wojciech Izbicki, taki żarcik chyba. Pilna uczennica, dziękuję bardzo. Jose Tomas, też wielkie podziękowania. Jacek Kondracki, ukłony. Czy PiS może teraz udawać, że głosowanie budżetu jest nieważne? To jest pytanie od naszego widza. Pretekst dla Dudy, by rozwiązać Sejm, panie mecenasie? Chce się pan wypowiedzieć? No ja myślę, że wszelkie możliwe instrumenty zostaną wykorzystane. Pan prezydent Andrzej Duda, ja mam takie wrażenie, jest pod przemożnym wpływem szefa kancelarii, pana Mastelerka, który chyba dosyć istotnie kieruje działaniami prezydenta. Ale na razie na ścianę. Tak, ale te działania widać nakierowane są na taki zmasowany atak na obecny rząd i robienie wszystkiego, żeby podłożyć nogę. Co prawda ten zawetowanie ustawy około budżetowej dało doskonały pretekst i pomogło w działaniach dotyczących oddania obywatelom mediów publicznych, a nie przejęcia mediów publicznych, jak to niektórzy mówią, bo to zakłada jakiś negatywny element. Przecież pamiętajmy, że media publiczne przez 8 lat były jakimś ściekiem. Ale przecież pan jest delikatny. Wiem, jest pan mecenasem i nie może pan na żywo używać powiedzieć wszystkiego. Nie, ale przecież pamiętajmy, że doprowadziło to do tragedii ludzkich. No już odkładając na bok nawet tragedie ludzkie, to i tak to był ściek. Tak. Straszne. Dzisiaj byłem. Od razu mówię, bo podobno tam wokół Woronicza krążą paparazzi i robią ludziom zdjęcia, którzy wchodzą i wychodzą, bo to podobno interesujące, kto nowy się pojawi w TVP. Ja pojawiłem się tam tylko towarzysko, żeby żadnych plotek nie było, ale powiem, że tam jest, bardzo się teraz pilnuję, tam spotkałem się też z kolegami. Bardzo pilnują, żeby być tacy korekt. Nawet trochę mi się wydaje, że troszkę za bardzo, ale może to i dobrze, że ta telewizja będzie taka bardzo poprawna po tych 8 latach. No właśnie. Ja myślę, że liczy się w tych pierwszych tygodniach szczególnie odbiór wśród widzów, którzy przez te 8 lat oglądali coś, co im się wydawało, że jest publiczną telewizją, a było propagandą partyjną i nagle widzą coś zupełnie nowego, w związku z czym mogli się spodziewać, że tu będzie propaganda kolejnej partii, teraz partii rządzącej. Jeśli widzą obiektywny obraz, to tak jak redaktor Czyż powiedział, nie obraz, a fotografię, tak, czyli odzwierciedlenie rzeczywistości, pokazywanie faktów, to myślę, że może zaskakiwać, pozytywnie zaskakiwać widzów. Tamto pytanie o ten budżet to zadała Monika, której bardzo dziękujemy. Katarzyna Rytel też przesłała nam super naklejkę. Moriarty pyta, jak bardzo PiS zaminował polski system prawny, panie mecenasie? No dosyć istotnie. To dzisiejszy, wczorajszy dzień to pokazuje. To, co się dzieje w prokuraturze, też oczywiście jest taką egzemplifikacją tego zabetonowania czy zaminowania systemu. No Sąd Najwyższy, który jest, no nie da się tych ludzi po prostu siłą wyprowadzić z tego budynku, chociaż chciałoby się, bo są nielegalnie w tym budynku. Przecież wyobraźcie sobie państwo, że w budynku Sądu Najwyższego na około 100, niecałych 100 osób, które mają funkcje orzecznicze w sądzie, ponad połowa to są neosędziowie. Ponad połowa to są ludzie, którzy w ogóle tam uzurpują nie powinni być, no, sobie prawo do orzekania. Równie dobrze my moglibyśmy założyć togi sędziów i birety i orzekać. Taką samą wartość ciekawe, miałoby jak bym wyglądał to formalnie w todze. Julio, dobrze bym wyglądał w todze sędziowskiej. Jeszcze tutaj godnie. Łańcuch.
Tak, ale sobie troszeczkę żartujemy nie, z tego. No, żartujemy sobie z tych neosędziów. Oczywiście. No bo też nie możemy cały czas płakać. Sąd Najwyższy jest bardzo ważną instytucją i musi działać sprawnie. No, ale tak jak pan powiedział, no, jeśli ktoś de facto z ulicy albo kolega Ziobry może zostać sędzią Sądu Najwyższego, to a dlaczego nie my? A prezydent mówi, że może każdego, tak, no w związku to... z czym może swojego kierowcę powołać. No przecież zresztą tam była historia, którą opisała Renata Grochal w Newsweeku. O Stewarcie. Tak. No, więc... Ale był też taki, jak pan... Znaczy, ta historia sędziego, który przestał być sędzią, a mimo to został powołany. Tak. Ale była też historia Konrada Wytrykowskiego. Był taki geniusz, który w ciągu jednego roku z sądu rejonowego trafił do sądu okręgowego, potem apelacyjnego i do Sądu Najwyższego, do tej niesławnej Izby Dyscyplinarnej. No, można? Kariera. Panie mecenasie, można. Pan zasuwa codziennie sprawa do sprawy, buduje pan swoją pozycję latami, a tutaj proszę. No. Wystarczyło znać dobrze ministra sprawiedliwości. No, a oni twierdzili oczywiście, że oni byli krzywdzeni przez lata i nie mogli awansować. Okay. I dopiero teraz otworzyła się ścieżka dla tych naprawdę zdolnych. Jasne. Gosia Szczycińska pyta, dziękujemy też za pozdrowienia. Jaki może być czarny scenariusz, rozumiem, w kategoriach wymiaru sprawiedliwości? No, może być tak, że prezydent Andrzej Duda, co jest bardzo prawdopodobne, będzie stawiał cały czas opór. Zawetuje ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, tę o wyborze. Potem zawetuje ustawę dotyczącą neosędziów. Zawetuje wszystkie ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Zawetuje ustawy dotyczące likwidacji ustawy kagańcowej i zmian tych dyscyplinarnych w sądach powszechnych. No, na nic nie będzie pozwalał. No i to będzie oznaczać, że będziemy trochę w takiej prowizorce, będziemy musieli żyć w tym totalnym chaosie. Czyli musimy czekać, tak naprawdę musimy czekać do końca kadencji Dudy. Tak, musimy czekać do końca kadencji Dudy. Zobaczymy, co będzie jeszcze z Trybunałem, no bo jeśli na Trybunał Konstytucyjny też będziemy musieli czekać do końca kadencji Dudy, żeby móc go naprawić, no to czekają nas tak naprawdę 2 lata takiej prowizorki, rozwalania systemu, takich scen, jakie obserwujemy dzisiaj czy wczoraj, czy jakiejś anarchii prawnej. No nie będzie to łatwy czas, no ale nie mamy innego wyjścia. No po prostu jesteśmy w takim momencie i albo rząd się zabierze, w co wierzę, że tak się stanie, za naprawianie tego i będzie to robił konsekwentnie aż do naprawy, a nie, że to zostanie na przykład za rok zarzucone. I zgodzimy się na to, że dobrze, już funkcjonujmy w tym, jak to pan nazwał na początku. Burdelu. Powiem za pana. Piotr Strychalski przesłał nam pozdrowienia i pyta, prosi, żebym ja spytał pana, panie mecenasie, czy fakt, że Wąsik i Kamiński wystąpili o odroczenie kary, nie oznacza, że uznają wyrok skazujący? To jest bardzo poprawne, logicznie, formalnie logiczne myślenie. Absolutnie tak. No, no jeśli odroczenie kary, no to znaczy, że są ukarani. No, ale dzisiaj też słyszałem chyba Wąsika, który powiedział, że on jest niewinny, bo został ułaskawiony, więc tu jest sprzeczność logiczna, ewidentna. Sąd wykonawczy... Ale chyba oni na to grają, co? Żeby był taki mętlik prawny, żeby właśnie ludzie, którzy nie mają czasu tego dokładnie śledzić, żeby właśnie w końcu machnęli ręką, a już nie wiadomo. Tak, już nie wiadomo. Nie wiadomo. No poza tym wiadomo, że część społeczeństwa, która ślepo wierzy poprzedniej władzy, no myśli, że to są wielcy patrioci, którzy chronili nas przed... Oczywiście. Zobaczycie jeszcze, bo tutaj też było na czacie pytanie, przepraszam, że nie pamiętam, kto je zadał, ale o to, czy Wąsik i Kamiński nie powinni być sądzeni za Pegasusa. Spokojnie, spokojnie, to znaczy ta sprawa dopiero będzie badana. A czy myślę, że oni, tak, po pierwsze będą pozwy cywilne od rodziny Lepera, no bo oni na podstawie tego wyroku ich skazującego, gdzie sąd uznaje, że przekroczyli swoje uprawnienia, myślę, że mogą próbować na drodze cywilnej być może jakieś odszkodowanie za bezprawne działania służb wobec nieżyjącego Andrzeja Lepera. Być może, ja nie wiem. Czy pan by się podjął takiej sprawy? No, to nie odpowiem tak od szybko. Razu. To od razu pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to kwestia przedawnienia. Czy to roszczenia cywilne się nie przedawniły? To jest bardzo prawdopodobne. Ja nie wiem, jakie działania podejmowali adwokaci rodziny.
ale to, o czym pan wspomniał, czyli zarzuty dotyczące używania Pegasusa, zakupu, stosowania, na pewno się pojawią. A tutaj będzie prościej, bo już nie trzeba uchylać mandatu. Nie trzeba. Dowiozą na przesłuchanie z więzienia. Ale do tego też jest pierwszym krokiem, żeby w ogóle ta odpowiedzialność karna i wszelaka mogła nastąpić, to musi zacząć funkcjonować niezależna prokuratura, no bo ona musi stawiać zarzuty, ona musi badać dokumenty. To chyba dobrze, że na razie będzie komisja śledcza sejmowa. Bardzo dobrze. Znaczy, bo... że pierwsza wkroczy do boju komisja absolutnie sejmowa, bo też tak na ostro. My obywatele chcemy widzieć, co się dzieje. No, postępowania prokuratorskie nie są dostępne opinii publicznej. Oczywiście. A my chcemy widzieć, co się działo. No nie, ja tutaj zaprotestuję. Są dostępne, o ile jest to w interesie Zbigniewa Ziobry. Ten system, miejmy nadzieję, odchodzi już. A to też swoją drogą było skandaliczne, prawda? Wyrywkowe wybieranie sobie spraw i przekazywanie do mediów, telewizji, tak, ale rządowej. Przecież Ziobro nie miał oporu, żeby na konferencjach prasowych ujawniać informacje z postępowań prokuratorskich. My zapomnieliśmy trochę o aferze hejterskiej. Pamiętajmy, co to w było. W Ministerstwie Sprawiedliwości urzędnicy wyciągali akta poszczególnych sędziów, dane wrażliwe i udostępniali jakimś hejterom internetowym, żeby mogli publikować na Twitterze. Mała Emi, która zresztą przyznała się do tego, opowiedziała, jak to funkcjonowała. Ona była żoną jednego z sędziów i była oddelegowana do działań mających oczerniać. No więc ci ludzie, którzy doprowadzili do tego, którzy są za to odpowiedzialni, no muszą mieć procesy karne. Ja nie wyobrażam sobie tego inaczej. Monika pozdrawia, przesyła plakietkę, dziękuję. Gold również. Michał Staniszewski. Czy uważacie panowie, że ustawowe włączenie prezydenta w odwoływanie prokuratora krajowego jest zgodne z konstytucją? Ja się nie będę wypowiadał przy panu mecenasie w sprawach prawnych, ale pan mecenas, proszę bardzo. No jest to ewidentnie zapis, który ma uniemożliwić wykonywanie zadań prokuratora generalnego. Więc ponieważ prokuratura jako taka nie jest uregulowana w konstytucji, więc trudno tu znaleźć wzorzec konstytucyjny, do którego można byłoby się odnieść. Natomiast jest pewnego rodzaju zaburzenie dotyczące funkcjonowania władz. Jeśli władza wykonawcza, no w tym wypadku prokurator generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, więc w tym systemie, kiedy te funkcje są połączone, no można powiedzieć, że odbiera się prokuratorowi generalnemu uprawnienia w ten sposób, więc jest to na pewno jakieś naruszenie ustrojowe, trzeba by to zbadać, czy dałoby się to pod kątem konstytucyjnym zaskarżyć. Nie mamy teraz Trybunału Konstytucyjnego, więc na pewno to nie będzie procedowane, ale jest to jakieś zaburzenie, bo to jest odbieranie prokuratorowi generalnemu, bo można by równie dobrze powiedzieć, że prokurator rejonowy podejmuje decyzję, a nie prokurator generalny. Tak. Więc jest to jakieś zaburzenie absolutnie dysfunkcjonalne dla systemu ustrojowego państwa. No chodziło o zachowanie wpływu na prokuraturę. Tylko tyle, tak. To nie miało nic usprawniać. Oczywiście tak samo jak te delegacje do prokuratury krajowej. 144 osoby, które Adam Bodnar kazał, żeby wrócić te delegacje i prokuratura krajowa protestuje, ale jak to, nie będziemy mieli katy. No to co robią prokuratorzy prokuratury krajowej przez te lata? Po co im są delegowani prokuratorzy? Tylko po to, żeby pobierać większe dodatki, nagrody, pensje, dla swoich. Mieszkania, przejazdy i tak dalej. No tylko po to. Wojciech Z przesyła nam również naklejkę, dziękujemy. Diana Musiał przesyła pozdrowienia. Serdecznie pozdrawiam panów. Najważniejsze już się wydarzyło 15 października. Teraz trzeba czasu na posprzątanie po PiS. Jest trudna praca do wykonania. Proszę nie krytykować, tylko wspierać rząd. Szanowna Diano, znaczy pan mecenas zaraz się wypowie, znaczy rolą dziennikarza nie jest wspieranie rządu. Rolą dziennikarza jest ujawnianie patologii, piętnowanie ich i próba takiego nagłośnienia sprawy, aby te patologie znikły z naszej przestrzeni publicznej i z życia politycznego. Więc bardzo cię przepraszam, ale nie będę wspierał rządu. Natomiast nie wiem, pan mecenas, deklaracja pana mecenas. Nie, ja mam wrażenie, że my jesteśmy trochę jak w 89 roku w takiej sytuacji, gdzie przyszło nam naprawiać państwo po jakimś kompletnym Armagedonie, który wówczas trwał 45 lat, teraz trwało 8, ale skala zniszczeń jest naprawdę ogromna.
I no tutaj rząd ma ograniczone możliwości, cały czas o tym rozmawiamy, no jest na pewno, chce, wyraża wolę. No dla mnie na przykład ta uchwała dotycząca KRS-u, o której wspomnieliśmy, ona może nie ma takiego bezpośredniego, skutecznego przełożenia prawnego na działanie możliwość KRS-u. Działań, ale ona ma ogromnie ważne symboliczne znaczenie. Po latach od 2018 roku, kiedy działa neo-KRS, wreszcie polski parlament mówi, uznajemy wyroki europejskich sądów, uznajemy, że ten neo-KRS jest niezgodny z konstytucją. Mhm. Chcemy wykonać, wzywamy wszystkie organy państwa, żeby wykonały wyroki europejskie. Dla mnie to jest absolutnie coś ogromnie ważnego. Tak, ale też tutaj a propos tego, żeby nie krytykować. No, trzeba krytykować, jeśli jest za co. I też opisywać rzeczywistość, żebyśmy nie żyli z kolei w łudzie, że wszystko będzie łatwo, pięknie, szybko. Musimy się oswoić niestety z sytuacją. Tutaj zresztą no, to, co pan mecenas mówi, też to potwierdza, że na niektóre zmiany być może trzeba będzie czekać do wyborów prezydenckich. I musimy być na to gotowi i musimy być gotowi na to, że takich spraw Kamiński-Wąsik nagle zacznie się jeszcze pojawiać więcej, bo nie wiemy, ile prokuratura ukryła, co, gdzie się działo tak dokładnie. Jest audyt otwarcia też, które każde ministerstwo, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości robią. Więc myślę, że tam jeszcze powypływają rozmaite kwiatki, także prawne. A jeśli chodzi o dziennikarzy, to dobrze, jeśli krytykują tak, rząd, oczywiście. Dobrze, jeśli pilnują, bo to jest kwintesencja demokracji. W przeciwnym, myśmy się odzwyczaili od tego, że... Tak. Że niezależne media odgrywają ogromnie ważną rolę w takiej stabilizacji ustroju i też ochronie obywateli. No, przecież to chodzi o ochronę obywateli, żeby władzy nie przychodziło do głowy jakiekolwiek szaleństwo. No, to szaleństwo, którego byliśmy świadkiem przez ostatnie lata, było niewiarygodne. Tu dziennikarze odegrali, ja chciałbym to podkreślić, bo to jest może dobry moment, że w tych ostatnich latach, jeśli chodzi o obronę praworządności, dziennikarze odegrali ogromnie ważną rolę. Mówili o tym, byli zawsze na wszystkich naszych konferencjach prasowych Komitetu Obrony Sprawiedliwości pod sądem, kiedy w deszczu, mrozie i śniegu często o tym mówiliśmy. Byliście wy, dziennikarze, i o tym mówiliśmy i za to bardzo dziękuję. Katarzyna Rytel przesyła nam pozdrowienia. Dziękuję. MCNS666. Też pozdrowienia. W Polsce trzeba ułaskawić kryształowych ludzi, oczywiście z uśmiechem. Kamil Grzegorski przesyła pozdrowienia. Panie Michale, zacznijmy marzyć. Jak zapobiec takim sytuacjom w przyszłości i edukować społeczeństwo? Może podstawy konstytucji i prawa zamiast hitu, czyli historia i teraźniejszość? Zgadzam się. Edukacja jest najważniejszym elementem, bo często słyszę, że można by system prawny tak zabetonować pod kątem ochrony demokracji i praworządności, żeby to się nie powtórzyło. Nie da się zabetonować ani konstytucji, wszystko ani... zależy od ludzi, którzy stosują prawo. Tak jest, to jest kwestia kultury prawnej, to jest kwestia respektowania organów państwa, wyroków sądów, tego, co robi władza wykonawcza, no w ogóle szanowania się nawzajem w państwie demokratycznym, szanowania mediów, szanowania postanowień, zarządzeń władzy wykonawczej i tak dalej. To Aleksander Kwaśniewski w którejś z rozmów powiedział, że no, jak tworzyli tą konstytucję, tam nad nią pracowali, to no, nikt nie pomyślał, że będzie taki Kaczyński po prostu. No, nikt nie pomyślał o takiej sytuacji, z którą mamy do czynienia teraz, dzisiaj, wczoraj, że jakieś postanowienie marszałka Sejmu, który tylko stwierdza, że już nastąpiło wygaśnięcie mandatów, będzie nagle zaczynkiem do tego typu postępowania, które ma w opinii skazanych ich niemalże uniewinnić. Takich sytuacji trudno było przewidzieć, kiedy się tworzyło konstytucję w warunkach no jednak budującej się demokracji z dnia na dzień. To pan profesor Wyrzykowski, my to zawsze powtarzamy, powiedział kiedyś, że to jest trochę taka metafora do drzwi, które możemy opatrzyć w wiele zamków, rygli, ale jeśli przyjdzie ktoś z łomem, to zawsze te drzwi wywali. I tak samo konstytucja i jej te bezpieczniki konstytucyjne nigdy nie są w stanie nas zabezpieczyć przed zamachem konstytucyjnym, ale edukacja absolutnie tak. Tu podam przykład Tygodnia Konstytucyjnego, czyli programu, który prowadzą moje koleżanki Sylwia Gregorczyk-Abram i
do teraz Maria Eichhardt, która w tej chwili już jest wiceministrą sprawiedliwości, ale one prowadziły to przez wiele lat, ten program, w którym jeździliśmy po szkołach w całej Polsce i edukowaliśmy dzieciaki na temat konstytucji Unii Europejskiej, zasad funkcjonowania państwa. Tylko to był program obywatelski, NGO-sowy, a to powinno wejść do programu państwa i państwo powinno edukować. Ja uważam, że znajomość prawa wprowadzać od jak najmłodszych lat, żeby tłumaczyć, dlaczego prawo jest tak ważne. I drugie, ekonomia. I psychologia jeszcze bym wprowadził do szkół. Znaczy formę jakąś psychologii, żeby też młodzież wiedziała, która się mierzy z wieloma problemami teraz, także psychicznymi, żeby miała też jakieś narzędzia dostała. Nie indoktrynować dzieciaków, tylko ich uczyć ważnych, mądrych rzeczy. I dawać narzędzia, które się przydadzą w przyszłości. Andy Bilecki też nas pozdrawia i pisze, mama mówi tak, lepiej przeciąć węzeł, jak go rozplątać. Czasami, no niby mądre, jak nie? Wiemy. Tylko jak mamy przeciąć ten węzeł? No trzeba znaleźć ten miecz Damoklesa. No właśnie, co mogłoby, jest w ogóle coś takiego w naszym systemie, co mogłoby takim mieczem być? Zmiana konstytucji. No ale do tego potrzeba większości sejmowej przy obecnym podziale mandatów jest to nierealne. Jest to niemożliwe, nierealne. No jest też możliwe odrzucanie weta prezydenckiego, to już trochę mniej, 276 głosów brakuje, w parlamencie. Brakuje tych 30 głosów, ale to nie jest wykluczone. Ja myślę, że PiS nie jest monolitem w Sejmie, przynajmniej do czasu. I być może to nie są ludzie wielkich wartości. Część z nich może się skusić na współpracę z władzą, myśląc o swojej przyszłości politycznej. Nic nie jest wykluczone w tej naszej dzisiejszej polityce. Trzeba próbować. Ja dlatego mówię, że rząd, koalicja powinna iść naprzód, uchwalać ustawy, dawać prezydentowi do podpisu. Jak będzie wetował, to będziemy szukać większości do odrzucenia weta. Jak się nie uda odrzucić weta, to będziemy szukać innych rozwiązań. Po prostu... Ale nie czekać, działać. Artur Malec też nas pozdrawia. Dziękujemy bardzo. I dlaczego tak łatwo, pyta Artur, dlaczego tak łatwo znaleźć sprzedajnych neosędziów? No cóż, w sumie no to jest jakaś liczba 2300 osób. Nie wszystkich na pewno z nich można nazwać sprzedajnymi. Część z nich po prostu nie miała na tyle silnego kręgosłupa moralnego, żeby odmówić sobie startu w tych konkursach. Oni mówili, my się nie interesujemy polityką, nie ma innego KRS-u, tylko jest ten neo-KRS, więc startujemy. Natomiast ja podchodzę do tego jednak dosyć pryncypialnie, bo znam wielu tych sędziów wspaniałych, którzy przez te 8 lat nie awansowali nigdzie, zostali tam, gdzie byli. Mieli dyscyplinarki postępowania. Byli represjonowani. I cóż, no ludzie są ludźmi, zawsze znajdą się wśród każdego zawodu jakieś czarne owce, no i te czarne owce się znalazły. Tu z kolei zacytuję profesora Wróbla, bo tu jest z kolei ogromna rola, negatywna rola tych osób, które wzięły udział. On nazwał ich akuszerami destrukcji państwa prawa. Mhm. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Ludzie, którzy, prawnicy, którzy uczestniczyli w demontażu naszej demokracji, naszej praworządności, podnoszą za to potężną odpowiedzialność. Mateusz Kaczmarek nas pozdrawia, Grzegorz również, dziękujemy i pyta, a gdzie okulary, redaktorze? W domu. To jest taki stały motyw tu powracający, ponieważ moja mama chce, mam wadę wzroku i powinienem przy czytaniu nosić okulary. Ja zawsze zapominam brać na program okulary i moja mama, która później to ogląda, się złości, że znowu nie mam okularów. Wytłumaczę panu background, ponieważ nasi widzowie pamiętają o tym. Tak, pamiętają i mi przypominają, donosząc jednocześnie mojej mamie, że nie mam okularów. Dziękuję, Grzegorz. Maszyk też nas pozdrawia. Czy sprawa Wąsika będzie prowadzona w Izbie Pracy? No, Na razie prezes Izby Pracy powiedział, że nie. Nie, chyba nie powiedział czegoś takiego, bo mamy sprawę Kamińskiego, w Izbie Pracy, ale niewykluczone. No zobaczymy trochę, co zrobi marszałek Sejmu. Marszałek Sejmu może się zwrócić do Izby Pracy i powiedzieć, no przepraszam, złożyłem odwołanie, to proszę mnie odwołać, proszę mnie je rozpoznać, bo to, co zrobiła Izba Kontroli, to nie jest orzeczenie Sądu Najwyższego, a ja chcę orzeczenie Sądu Najwyższego.
no ja oczywiście na miejscu marszałka bym się zwrócił do Izby Pracy, proszę mi rozstrzygnąć tę sprawę, jesteście do tego zobligowani. Sytuacja jest trudna, oczywiście niejednoznaczna, jest, znaczy z punktu widzenia prawnego jest jednoznaczna, ale faktycznego nie, no tam dochodzi do wyrywania sobie akt, no przecież ten neosędzia jak jakiś agent przekazał akta do swoich kolegów do Izby Kontroli. Bo jeśli nie, już się nie możecie połapać, sędzia z Izby Pracy, neosędzia z Izby Pracy wziął akta sprawy i przekazał do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. W ten sposób zajęła się nią Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Rozumiecie, do czego tam dochodzi? Ale dzisiaj jest jeszcze lepszy numer, bo Izba Kontroli, nie mając akt w tej drugiej sprawie, czyli sprawie dotyczącej Kamińskiego, też wydała orzeczenie bez akt. Tam jest taki pan Stępkowski, Aleksander Stępkowski. To jest jeden z założycieli Ordo Iuris. Bardzo nieciekawa postać. I on ma już doświadczenie w wydawaniu orzeczeń bez akt. Znaczy to jest coś, co się prawnikowi, sędziemu w głowie nie mieści. No jak można wydać orzeczenie bez akt? Akta są w innej izbie, ale ja sobie i tak wydam. Takie orzeczenie było wydane w sprawie sędziego Żurka w 2019 roku i zostało to zaskarżone. Myśmy to prowadzili tę sprawę przed Trybunałem w Luksemburgu z panią mecenas Gregorczyk-Abraham. Wygraliśmy tę sprawę. No to Trybunał Sprawiedliwości powiedział, to nie jest orzeczenie, to jest bezprawne, to jest w świetle standardów unijnych. Można pominąć takie orzeczenie. I dlatego można pominąć również na tle tej sprawy WŻ, Waldemar Żurek, można pominąć to, co zrobiła Izba Kontroli dzisiaj i wczoraj. Okej, okay. Waldemar Worek nas pozdrawia, Mariola Kupc, Maciej Jabłoński również. Czy widzieli państwo materiał o wiatrakach w Potęgowie kilka dni temu w TVP? Jest podawany w internecie jako przykład nowej propagandy. Ja nie widziałem, Macieju, ale obejrzę, zainteresowałeś mnie. Marzena nas przesyła nam naklejkę. A Maximus, Polsat też kłamał dla PiSu ze strachu. Przesyła nam pozdrowienia Asia Rudzka. Dziękuję za merytoryczną rozmowę. Pozdrawiam. Dziękujemy, Asiu. Arkadiusz Czyżak też nas pozdrawia. Na jakiej podstawie Skarb Państwa płaci neopersonom w różnych instytucjach z publicznych pieniędzy? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że no, na razie to wiadomo dlaczego, dlatego że taki system został stworzony, ale myśmy rozmawiali o tym w różnych gronach prawniczych już dawno temu, co zrobić w przyszłości z neosędziami. Jest podstawa w postaci wyroków europejskich, że to nie są sędziowie. Więc ograniczenie budżetu tak, żeby tym ludziom móc nie wypłacać pieniędzy, ale ja powiem, ja pójdę dalej. Ja uważam, że oni powinni zwrócić to, co uzyskali. No, Izba Dyscyplinarna to już jest najlepszym przykładem. Izba Kontroli tak samo. Oni uzyskali setki tysięcy, nawet miliony w ciągu tych lat. I absolutnie bezprawnie, bo przynajmniej od tych pierwszych wyroków, wyrok w sprawie AK, którą też mieliśmy przyjemność prowadzić w 2019 roku, od tamtej pory wiadomo, że to nie są sędziowie. Wiadomo, że są nielegalni, więc to samo dotyczy neo-KRS-u. A tam tutaj, dosyć duże pieniądze były. Tutaj, ale tutaj trochę na kanwie tego pytania Arkadiusza Celnego zresztą, bo to jest rzeczywiście ważny aspekt tej sprawy, o którym nie można zapominać, bo to w skali kraju są gigantyczne pieniądze wypłacane tym ludziom. To ja powiem tak od siebie, bo dzisiaj tak się zastanawiałem, dlaczego wciąż ten Plac Powstańców tam, przecież to jest budynek telewizji. I jest zajęty bezprawnie przez ludzi, którzy uzurpują sobie prawo do tytułowania się tam prezesem i kimś jeszcze. I powodują szkody bardzo duże. Czy pani mecenasie, czy gdyby te władze legalne TVP, które są, poprosiły miasto o odłączenie prądu i wody, to byłoby niezgodne z prawem? Nie, to jest budynek Telewizji Polskiej S.A. i to zarząd w tej chwili, likwidator tej spółki może podjąć taką decyzję. Może podjąć taką decyzję. To on zarządza tym budynkiem. No właśnie, na co czekacie? Prąd i woda. I następnego dnia nie ma żadnej okupacji Placu Powstańców. No, ja się myślę, że finanse to jest klucz do wszelkich działań przeciwko. A później prąd i woda. Bo oni też muszą wiedzieć, że spotkają ich jakieś reperkusje finansowe. Zero Zeromski nas pozdrawia. Dobrego 2024 nam. I później jest tam 8 gwiazdek i inne dopiski. Tego nie będę czytał.
Moriarty jeszcze raz przesyła nam pozdrowienia i przypomina incydent piżamowy dzisiejszego krajowego szefa Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zapomniałem nazwiska. Zaradkiewicz. Tak. Neosędzia. Neosędzia Zaradkiewicz. To jest też sprawa, która jakaś tak ucichła, przedziwna, ale najbardziej dziwne to jest to, że pan Zaradkiewicz, który kieruje tą szkołą, wali w nowego ministra sprawiedliwości jak w bębel, krytykując tam decyzje i zapowiedzi. Jakby w ogóle zapomniał, że on podlega, że jest to instytucja podległa ministrowi sprawiedliwości, który zarządza jej budżetem. Więc nie wiem, znaczy, tam może też za chwilę być obcięcie pieniędzy. Ja myślę, że pan Zaradkiewicz no, ma świadomość swojej pozycji, tego, że ani nie jest sędzią Sądu Najwyższego i zapewne w niedługim czasie, najdalej za półtora roku straci tę funkcję i będzie musiał oddać te wynagrodzenia, które teraz bezprawnie pobiera. I ta szkoła też no, długo nie na tej znaczy, hotelu trzeba, nie zabawi. Ją trzeba rozwiązać moim zdaniem i zbudować od nowa. Ona została tak przejęta przez Ziobrę i jego ludzi, że naprawdę jeśli chcemy szkolić dobre kadry, to musimy stworzyć... To jest pranie mózgów, tak, a nie szkolenie dobrych prawników, niestety. Niestety w ogóle no, cały wymiar sprawiedliwości musi być bardzo istotnie przekonstruowany, budowany praktycznie od nowa. Barbara przesyła nam naklejkę, dziękujemy. Magdalena Florek również dzięki. Miro G. przesyła pozdrowienia i pytanie, czy w naszym systemie prawnym funkcjonuje pojęcie abolicji indywidualnej zastosowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę w przypadku dwóch skazańców? Nie istnieje. To jest wykreowane pojęcie dla potrzeb tej publicystycznej dyskusji, szczególnie z prawej strony, jeśli chodzi o ich argumentację. Istnieje prawo łaski, które może być zastosowane wyłącznie do prawomocnego wyroku, bo tak określił Sąd Najwyższy i tego się musimy trzymać. Nie możemy sobie dowolnych opinii na ten temat formułować, czy znaczy formułować możemy dla potrzeb dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o prawo, to mamy Sąd Najwyższy, uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego, która określiła. To nie jest indywidualna abolicja, to jest prawo łaski w stosunku do wyroku prawomocnego. Co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, bo dziś jego wyroki, w których biorą udział sędziowie dublerzy, opatrywane są informacją przy druku w Monitorze Polskim, że orzeczenie wydane niezgodnie z prawem, czyli de facto nie czytajcie tego, bo to jest prawnie nieważne. Ja tak rozumiem tę adnotację, ale co zrobić, no, żeby uzdrowić i żebyśmy wreszcie mieli Trybunał Konstytucyjny? No to jest niestety znowu systemowa patologia, w której żyjemy od 2016 roku. A ja przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny, Sąd Konstytucyjny jest po to, żeby chronić mniejszość przed większością. Jeśli większość może uchwalać sobie ustawy w Sejmie, to ten Trybunał jest po to, żeby kontrolować, aby to nowe prawo tworzone nie było jakimś szaleństwem niekiedy, albo żeby nie uderzało w nasze prawa i wolności. Więc ten Trybunał musi być całkowicie niezależny, żeby mógł to robić. Nie może być podległy władzy. No wiadomo, że ten jest jakąś tam marionetką poprzedniej władzy i tej funkcji nie spełnia. Co zrobić? Są różne pomysły, te bardziej radykalne, które mówią w ogóle o zdemontowaniu całego Trybunału Konstytucyjnego i zbudowaniu go od nowa, bo on na pewno jest skażony na wielu płaszczyznach. On nie funkcjonuje w żadnej mierze tak, jak powinien funkcjonować Sąd Konstytucyjny. Pewnie taki całkowicie radykalny scenariusz nie zostanie zastosowany, ale jest ten, powiedzmy... Bo tutaj taki... znowu potrzebna by była zmiana konstytucji. Niekoniecznie. Te zmiany mogłyby być ustawowo dokonane, ale mamy, chyba że chcielibyśmy zupełnie nowy model Trybunału budować. No bo jeśli uznajemy, że ten jednak jest niewydolny, bo też przez lata było widać, że no, jest pewna niewydolność no, chyba. Moglibyśmy też na przykład rozważyć przeniesienie kompetencji do Sądu Najwyższego i stworzenie Izby Konstytucyjnej w Sądzie Najwyższym. Może byłoby to lepszym rozwiązaniem, bo tam są sędziowie, którzy są powoływani no, dożywotnio, a nie wybierani na 9 lat, być może. No ale na razie musimy się w tej konstytucji z 97 roku poruszać i tutaj jest projekt bardzo dobrze przekonsultowany społecznie, przygotowany przez zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego.
On przewiduje, że dublerzy wypadają z Trybunału Julii Przyłębskiej, że no, trzeba wybrać prezesa wreszcie, bo od 2016 roku nie mieliśmy prawidłowo wybranego prezesa Trybunału. Tworzy się kolegialne zarządzanie Trybunałem, a nie jednoosobowe przez prezesa. Tworzy się, co najciekawsze, składy dyscyplinarne tego Trybunału z udziałem sędziów w stanie spoczynku także. Czyli Ewa Łętowska, Mirosław Wyrzykowski, Marek Safian i tak dalej weszliby do tych sądów dyscyplinarnych i mogliby w sposób realny ocenić wybryki pani Pawłowicz, pana Piotrowicza, to wszystko, co się działo, co w oczywisty sposób wiemy, że było deliktami sędziowskimi. No ale też występy publiczne pani Przyłębskiej. Na przykład, prawda? No brak niezależności, manipulowanie składami. No to ja... Spotykanie się, czy tam dogadywanie z szefem kancelarii premiera, kiedy, jaki wyrok ma zapaść, orzeczenie, no... No, mieliśmy to tak, w mailach Dworczyka. Mówię, kiedyś był taki świetny reportaż, chyba w Czarno na Białym, o Trybunale, który był tak przygnębiający i tak przerażający, co tam się dzieje w tym budynku, jakie tam są eventy różne partyjne organizowane, to przerażające. Panie mecenasie, wielkie dzięki za to spotkanie, za merytoryczną, spokojną lekcję dla nas wszystkich prawa i tego, co się dzieje. Mam nadzieję, że zrozumieliście, jak bardzo skomplikowana jest sytuacja, że nie zawsze można stosować proste i szybkie rozwiązania i że choć wszyscy mamy poczucie, że chcielibyśmy już natychmiast mieć prawidłowo działający wymiar sprawiedliwości, świetnych sędziów, świetne sądownictwo, to niestety musimy uzbroić się w cierpliwość i pamiętać, że zafundował nam to Jarosław Kaczyński oraz partia, która o zgrozo nazywa się Prawo i Sprawiedliwość. Mecenas Michał Wawrykiewicz, między innymi Wolne Sądy. Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Dziękuję też panu, pana współpracownikom, współpracowniczkom, wszystkim tym ludziom, z którymi przez te 8 lat walczyliście o wolne sądy, wspieraliście sędziów, wspieraliście tych wszystkich, którzy byli krzywdzeni przez bezprawie PiS-u i za to wielkie dzięki dla was. Ja dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję panu, panie redaktorze, wszystkim dziennikarzom, którzy wspierali walkę o praworządność i dziękuję też państwu za wspieranie obywatelskie walki o demokrację, za tę fantastyczną mobilizację obywatelską 15 października, bo dzięki temu dzisiaj możemy próbować przynajmniej wracać do demokratycznego państwa prawnego. Są perspektywy. Wielkie dzięki. To było Studio Wyborcze. Dziękuję też Julii. Dzięki, Julio. No wszystkiego dobrego. Widzimy się w niedzielę. Dzisiaj jest piątek. To jest piątek. W niedzielę widzimy się w Sekielski Sunday Night Live. Do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.